gruchnęły doniesienia o rozwodzie Harry'ego i Meghan. Powód? Aż przykro czytać. Książę Harry i Meghan Markle mają kryzys. Plotki o ich rozstaniu nie cichną, ale ewentualny rozwód byłby prawdziwym koszmarem. Jakie są najnowsze doniesienia? Czy książę Harry i Meghan Markle się rozstali? Książę Harry i Meghan Markle jeszcze w połowie sierpnia podróżowali razem do Kolumbii na zaproszenie wiceprezydentki tego kraju, Francii Marquez. Wielu królewskich ekspertów upatrywało w tej wyprawie chęci młodszego brata Williama do powrotu do dawnego statusu i popularności. Teraz od wielu tygodni książę także dużo podróżuje, ale żona już mu nie towarzyszy. Jego ostatni samotny pobyt w Nowym Jorku wywołał wiele pytań o jego relacje z Meghan. O kryzysie w ich związku słychać od dawna, ale ostatnio plotki bardzo się nasiliły. Niedawno odwiedził też Wielką Brytanię, znowu sam, czego nie omieszkała wypomnieć mu tamtejsza prasa. Tymczasem już w sierpniowym, wspólnym wywiadzie dla CBS Sunday Morning internauci dopatrzyli się tarć pomiędzy małżonkami. W niedawnym wywiadzie, jakiego udzielił anonimowo znajomy księcia Harry'ego w gazecie The Times, pojawiły się spostrzeżenia, jakoby Sussex odczuwał dużą frustrację i złość, kiedy jedynie z daleka może obserwować, jaką estymą i sympatią cieszy się w Wielkiej Brytanii jego brat. To jednak nie koniec problemów, całkiem niedawno pojawiły się pomiędzy nowe, poważne różnice zdań, o których poniżej. Kryzys u Harry'ego i Meghan Markle, poszlaki. Kiedy małżeństwo zaczyna kłócić się o dzieci, sytuacja robi się poważna. Markle poza rozwojem marki osobistej American Riviera Orchard pracowała nad serialami dokumentalnymi dla platformy Netflix. Zależało jej, aby w programach uczestniczyły jej dzieci. Książę stał na przeciwnym biegunie, chciał, by Aukie i Lilibet były tak daleko od centrum uwagi, jak to tylko możliwe. Harry, który całe dzieciństwo i młodość spędził na świeczniku, będąc rzuconym na żer brytyjskim mediom, bardzo to przeżył. Według najnowszych doniesień dzieci Meghan i Harry'ego nie pojawią się w żadnej z produkcji Netflixa z ich rodzicami. Na dodatek wspomniany program Markle nie będzie kręcony w ich domu. Żona księcia chciała zadać szyku w ich willi, wartej 11 milionów funtów. Okazuje się jednak, że zdjęcia do formatu powstaną na posiadłości ich sąsiada. W artykule The Times mogliśmy przeczytać, że Harry czuje się ostatnio coraz bardziej wyalienowany nie tylko z powodu odległości od rodziny. Skończył odizolowany od rodziny i większości swoich starych znajomych, w środowisku, w którym przyjaźnie nie przypominają tych, które nawiązywał w młodości. Harry lubił wieczory w pubie i spędzanie czasu na wsi z przyjaciółmi, czytamy w The Times. Teraz w zachodnich mediach pojawiły się nowe doniesienia. Czy księcia już niedługo czeka prawdziwy koszmar podczas rozwodu? Szczegóły poniżej. Czy książę Harry i Meghan Markle się rozwiodą? Serwis Daily Mail donosi, że ostatnie samotne podróże księcia są jego świadomą decyzją. Podobno chce on odpocząć od towarzystwa żony. Słyszałem, że tego chciał. Wierzę, że chce przestrzeni, mówi informator portalu. Zwrócono też uwagę, że Meghan nie towarzyszyła mężowi podczas jego podróży do Lesotho, które jest regionem niezwykle ważnym dla księcia.
jest zaskoczeniem, że pojechał do Lesotho bez Meghan. Być może jest dobry powód, dla którego nie mogła zostawić dzieci, ale nigdy nie była w Lesotho i to mnie dziwi. To jest, dla Harry'ego, redaktor, jak drugi dom, twierdzi źródło. Tymczasem portal marca.com idzie jeszcze dalej i informuje, że związek księcia i Markle zmierza w kierunku rozwodu. Od jakiegoś czasu się od siebie oddalali. Chęć Harry'ego, by wrócić do Wielkiej Brytanii, gdzie są jego starzy kumple od kieliszka i jego nadzieja na powrót do bardzo wygodnej rodziny królewskiej, wywierają realne obciążenie na ich małżeństwo. Kropka zaczyna tęsknić za Anglią. Kiedyś uwielbiał chodzić do pubu i uprawiać sport z kumplami, a życie, jakie Meghan chce wieść w Los Angeles, nie mogłoby być bardziej od tego odległe, czytamy opinię eksperta rodziny królewskiej. Ewentualny rozwód Sussexów byłby jednak drogą przez mękę. Jest wysoce prawdopodobne, że amerykański sąd nalegałby, aby dzieci pozostały w Stanach Zjednoczonych, bo Meghan Markle jest obywatelką USA. Długoletni królewski informator magazynu New Idea nazywa sytuację księcia Harry'ego wprost uwięzieniem w USA. Podział finansów także nie byłby łatwy. Majątek pary już w przeszłości byłby niełatwy do podziału, a książę ostatnio odziedziczył jeszcze 7 milionów funtów z funduszu powierniczego, utworzonego przez jego zmarłą prababkę, królową matkę. Kieszonkowe od zmarłej Elżbiety Bowes Leon zostały mu przekazane w 40. urodziny, czyli 15 września 2024 roku.